jest niesamowity efekt. To po prostu ja nie miałem słów. Jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem tego, co dokonaliśmy w ciągu tych 5 dni w studiu Radio Gdańsk, gdzie współpracowało się tutaj z realizatorami niesamowicie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego tygodnia pracy. Pierwszego i drugiego dnia nagrywaliśmy z sekcjonistą Blaszaną. Trzeciego i czwartego dnia nagrywaliśmy sekcję drewnianą, ale jeszcze piątego dnia nanieśliśmy poprawki. I po tych poprawkach wystartowaliśmy z instrumentami perkusyjnymi. To już brzmiało niesamowicie. Szczególnie no, ostatni, że tak powiem, ostatni etap przy nagrywaniu perkusji, gdzie dodało to motoryki, dynamiki. Już miało jakiś zarys, taki głębszy, tak, że to nie jest tylko, to nie są tylko ślady, ale to już jakoś brzmi, tak. To już mamy praktycznie puzelki złożone, tylko trzeba się tylko je dopieścić. Problemy są raczej natury technicznej, można powiedzieć, bo to są jednak trudne aranże i wymagające. Utwory też są wymagające. Jeszcze było wiele problemów takich, przykładowo no, sekcja dęta drewniana, jakbyśmy nagrywali z całą sekcją smyczkową, to poszłoby to łatwiej, tak? Nagle, gdy muzycy muszą nagrywać do nagrania i muszą nie dość, że dbać, czy wejdą równo, bo nagrywaliśmy sekcję smyczkową bez klika, czyli bez metronomu, muszą uważać jeszcze do tego, co wpływa też już na stres, tak? Muszą zagrać czysto i równo, tak? Nagrywanie sekcji smyczkowej było z jednej strony łatwiejsze, z jednej strony trudniejsze. Sekcja smyczkowa w grupie, w masie, to brzmi jednak brzmi o wiele, wiele lepiej po prostu pod względem masy. I czasami nawet jak jakiś jeden muzyk, to dajmy na to się omsknie, to niekoniecznie tracimy na jakości nagrania, tak? Poza tym to też stanowi o sile nagrania. Ja zawsze lubię, słyszę, że komuś się tam coś omsknęło, ręka gdzieś poszła, wiesz, delikatnie nie tak. To jest żywe, to jest fajne. Nie? Jestem wrogiem takiej tylko i wyłącznie matematyki w muzyce, nie? I myślenie o tym w sposób taki hermetyczny, chemiczny, nie? Wolę, jak to jest organiczne i ludzkie. No chyba, że jest konkretny kiks, tak? Albo jest nierówno całej sekcji, no to wtedy wiadomo, musimy powtórzyć nagranie. Fajne jest to, że myśmy nagrywali tę orkiestrę sekcjami, nie? Więc jest jakby charakter całości, ale są dalece jakby bardziej posunięte możliwości przy miksie, bo jakby jest to nietypowy sposób nagrania orkiestry. Tak, orkiestrę nagrywasz na setkę, stawiasz odpowiednią ilość mikrofonów, łapiesz jakby pomieszczenie, łapiesz odległość poszczególnych sekcji. Tu jest inaczej, nie? Bo mamy każdą sekcję nagraną osobno i daje nam to dużo większe możliwości przy miksie, tak? Wyciągnięcia czegokolwiek, nawet takiego podprodukowania tego, więc myślę, że ten miks będzie już łączył jakby te dwa światy, nie? Świat takiej muzyki popularnej, w sensie wszystkiego, co się zaczyna od popu i kończy na heavy metalu, powiedzmy, i świat muzyki poważnej, nie? Więc to może być ciekawe, dużo bardziej dynamicznie niż płyty jakby orkiestrowe i wiesz, dużo bardziej przestrzenne niż wszelkie płyty popowe, nie?